Po raz kolejny na jaworzyńskim rynku spotkali się pasjonaci dwóch kółek, którzy wzięli udział w sobotnim nightbikingu. Trzeci rok z rzędu robimy ten nightbiking, a z drugiego robimy 4-5 w roku, więc to będzie chyba już 14. Początkowo nightbiking, który jest organizowany przez Team Jaworzno, skupiał niedużą grupę kolarzy. Na pierwszym nightbikingu pojawiło się zaledwie kilka osób, ale z każdą kolejną edycją grupa pasjonatów systematycznie rosła. Jak robiłem pierwszy nightbiking, przyjechało tylko 12 osób. Boimy się, że czy my to potem ogarniemy w lecie, jak będzie nas ponad 1000 jeździło. W tym roku miłośnicy rowerów również nie zawiedli. Silna grupa składająca się z kilkuset osób zebrała się na jaworzyńskim rynku. Taki wynik z pewnością cieszy i napawa optymizmem. W zeszłym roku widziałam je w jesieni, jak jechali u mnie koło bloku i tak stwierdziłam, że w tym roku muszę jechać. Dzisiaj rano byłam na przykład w Cieszkowicach na kijkach. Było, no i przyjechałam, mówię, jadę sobie na rower, no bo bardzo lubię jeździć. Nocna jazda na rowerze stała się imprezą rozpoznawalną, nie tylko w Jaworznie. Na każde takie wydarzenie przyjeżdżają rowerzyści z okolicznych miast. Tychy dopisały, Jaworzno dopisało, te grupy, któreśmy liczyli, dopisały. Także standardowo jedni ci sami praktycznie spotykam się w jednej wielkiej rodzinie. Trasa, którą mają do pokonania, jest skierowana niemal do każdego. W sobotę to przejechanie było około 20 km. Nie ma przygotowania, obawa jest lekka, ale pewnie dojedziemy. Wysiłek taki człowiek jest taki spełniony. O. Organizatorom nightbikingu należą się spore słowa uznania, bowiem własnym wysiłkiem i zaangażowaniem stworzyli imprezę, która propaguje zdrowy tryb życia, a jednocześnie jednoczy rowerowych pasjonatów. My nie chcemy robić masy, czyli blokowania dróg. My chcemy robić formę zabawy, a wieczorami jest mniej samochodów, jest mniejszy ruch, mniejszy kłopot. A i każdy w sobotę po południu ma już ten czas wyjść na ten rower. Zamiast iść na piwo, chodźcie na rower z nami. Oby tak dalej.